Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie! I jesteśmy dzisiaj sobie na dolnośląskiej wsi i odpalam sobie kombajn. I A ja kombajn. odpalam ciągnik i jadę z przyczepami. Dokładnie. I dzisiaj taką wieczorową porą trochę pojedziemy kosić kukułu. Mieliśmy zajęcia od rana. Jo, od rana tam były siewy na pełnej. A jak to trzeba jechać, Michał? Tu do, on no, kurwa. Od do ciebie mam przyjechać? No przyczepą, nie? Ale teraz. Jak to? No na nowego. Na tą gospodarkę, tak? Od nowego gospodarstwa. Jak masz po prawej wjazd na nowe gospodarstwo, to po lewej masz dróżkę, jedziesz tutaj. No i ogólnie nowe pole, jeszcze Miki nawet nie wie gdzie, ale ja wiem gdzie. Udało nam się kupić właśnie obsiane kukurydzą. Zobaczymy jak to tam jest posiane i w Ale ogóle. to blisko, kurde. Myślę, że jakoś nam się uda to wyciąć. Kurde, pierwszy raz będę ogólnie ciął tym kombajnem. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, bo to wiecie, tutaj trochę mniejsze niż klas, co prawda. Ale jakoś mi się damy radę. No co prawda Miki będzie zazwyczaj tym kombajnem się obsługiwał, jak na zboże będziemy ciąć. Ja tam, ja w moim klasie tylko będę siedział. Mój klas robi we wsi szum, tum, tum, dum, 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 dum. No, jakby tu wjechać, aha, tak było siane. Czekaj, tak było siane? Aha, ktoś w poprzek tu siał, wiesz? Ale No. dobra, to nie jest straszne dla naszej przystawki, jak widzicie Miki 80 przyjechał. No tak sypię, nawet wam powiem, już tu na komputerze, żem zarejestrował, aha, tu komputera nie ma, na szybie, żem zarejestrował, o, jak napierdala mi po szybie tutaj. Dobra, jeszcze omijaka zrobimy takiego taktycznego, tam kamień był. No, i co, dzisiaj lecimy, jak widzicie, z kukurydzą na ziarno, mamy jesień oczywiście. No i co, odcinków trochę też nie było, bo jak mogliście zauważyć, była tam akcja u Mikiego nawozy. U mojego wuja, co był tam live z pola kiedyś w żniwa, to były też nawozy i siewy zarazem i jeszcze ślepowanie i tak dalej. Ja jeszcze piasty sobie w ciągniku maluję z przodu. W 30 musiałem koła podejmować, a mam farbę olejną, która w ciul długo schnie. 20 godzin potrzebuję w temperaturze 20 stopni, żeby wyschnąć, więc no, zajęć było. Co niemiara nawet można powiedzieć. To czym ty malowałeś? Pędzlem. Olejna farba, wiesz, taka była. Ma się olejna, jakoś tak się nazywa. No i co, naszym nowym nabytkiem dzisiejszym. Emalia chyba, nie olejna. Kurwa, emalia. Nie, no to jest olejna jakaś taka. Ci powiem, potem ci powiem, bo na puszce zobaczę. No i ja jutro raczej jadę ślepować. Zaraz jak wrócę ze szkoły, tylko muszę ciągnik jeszcze poskręcać, bo jeszcze nie wyschła, a wczoraj rano było malowane. Tam chyba suszarką pójdę dosuszyć. No jak dzisiaj do. Bo takie pęcherzyki jakby powstały powietrza, nie? I No. dotknąłem tego, to jeszcze takie kurde kleiste było, nie? Trochę takie. Tak, Kurde. bo powstawały, to ci farba tam odpadnie. Nie, no nie powinna, myślę. Odpadnie ci w tym miejscu farba, co powstały takie pęcherzyki. Ale takie delikatne, wiesz? Ale mówię ci, że odpadnie. Dobra, się zrobi. Tak ci powiem, Miki, że ja nawet nie dałem rady do Opkoła dojechać. Tak. Kurwa. Teraz, że jestem w dupie. Bo ani nie mam drogi tutaj, gdzie ja jestem, a są krzaki. Ja tam dowiadę. Chodź. O, jedna przyczepa. Dobra, to ja tu wytnę może miejsce trochę, żeby było. Jedną odpiłem, bo kurde, tam bym zaś nie wyjechał. Jo, ciężko by było. O kurde. Tam powiem, jak na pole z kupioną kukurydzą, to sypie nawet. No trochę melioracja tutaj widzę właśnie. Słabawa. Ty ale uważaj. Kurde, kawał pola tutaj jest. No nawet, nie? Kurde, tak ci powiem, są ja wiatry. Się kręcę, ale było to. Całkiem ładnie tutaj jest, nie? Bo widzicie, przystawka wytarta, może się kiedyś ją pomaluje, ale wątpię, taka kurde czarnawa ona jest, nie? A nawet dobrze tnie, no nic nie było oszczone, ale chyba, że ty Miki oszczył. O kurwa, przejechał tam. Cofnij. Trafiłeś chociaż. Trafiłeś chociaż w rurę? Czekaj, no. No. Nie trafiłeś w rurę, czekaj, pa, to trzeba tak zrobić. Gdzieś. O matko. Trzeba tak zrobić. No, ogólnie ludzie u nas wszyscy już na pełnej wystartowali ze wszystkim, no. Siewy, nawozy, gnoje, orki, co tam jeszcze? Talerzowanie, uprawianie, ślepowanie, kopców, robieniowanie. Kupkowanie to się u innych nazywa, nie ślepowanie, bo ślepy to ty możesz być. No nie, no tam mówią, że ślepo, nie?
Ja do dziadka mówię, że wółkować będziemy jechać, a on mówi ślepować. Nie, on się pyta, co będziemy robić, a ja mówię, no ślepować, a on a! No i no, ta go. Każdy inaczej mówi. No czy się, no ja wółka, no to wółkowanie, nie no. Dobra, czekaj, teraz ja tak, o kurwa, aż tu ten, odpaliłem o Eliksa z wrażenia na telefonie. Dobra, pyk, no i tniemy. Ogólnie dzisiaj w Realu mamy niedzielę. Ej, ruszy trochę do przodu, dzięki. Ci dupą przyczepu urwał, dobra. W Realu dzisiaj mamy Też niedzielę. jechałem, szczerze, jestem prawie pełny. No wiem przecież, bo ta przyczepa ma siódemkę. Tu kukurydza, pewnie trochę wilgotności ma. Uważaj, stoję, stój. Tutaj widzicie na CB radiach, na pełnej dajemy radę. Jo. Ej, wiesz co, może Gruber weź jednak, bo tu ta leżówka to... A jak Tak. Gruberkiem trochę głębiej jednak pójdzie, chyba że pług wolisz. Nie, dzięki. Dobra. A No. tu rurę. Dobra, a akurat będziesz miał pełny wciul. Jedną sobie odciągniesz przyczepę, czy dwie naraz? Jedną odciągnę, wiesz? Dobra, przyspiesz trochę. Dobra, pomału, pomału, kurwa. Worek kukurydzy. Piotr, chodź To tu ile się. ty jedziesz? 9. 10. Dobra, pełno, pusto. Pełno, pusto. Pełno pusto, no wiem. No, no się pusto. Mam jeszcze zgorni. Kurwa. 80 odmalowana, typ bokrzaka jeździ jak tą Ja starą. tu w krzokach. Jak 30 ostatnio. No. No, ludzie mówię, tam się wjebu to ten. Jak wółkowaliśmy, to tam się wrąbł w krzaki. Ja mówię, ja pierdolę. A on dlatego nie maluje 30. A No tam tak. przyczepa szczubem nasypana. Na pełnej. No, i wracając. Dzisiaj mamy niedzielę. To jest 8 kwietnia. Dzisiaj były targi Agromarsz, na których mnie nie było, ale Miki był, bo Miki tam do szkoły, do marszewa właśnie będzie chyba uczęszczał. Na Najprawdopodobniej pewno. dzisiaj był. A jak nie, to w ogóle nie będę chodził. bo był tam dzisiaj obczaić wszystko, a ja dzisiaj mogłem, ale nie mogłem. Tak to bym się może pojawił na tych targach, ale nie byłem w końcu, dlatego że. Miałem dzisiaj, po pierwsze, to miałem dzisiaj rajd taki tam papieski czy jakiś tam. No i dzisiaj jechałem w rajdzie tam 18 km czy 16 rowerkiem. I jeszcze tak poza tym to. Rajdzie to trzeba wysypać na halę, nie? I o, na halę musisz tam wjechać. A tak to jakby właśnie, jakbym jeszcze ten. Miał być właśnie ten. Piotr z Wielkopolska TV. I tak to bym pojechał chętnie, bo bardzo chciałbym go spotkać po prostu. No, chciałbym go spotkać i ten. Ale wczoraj miał wypadek i go nie będzie. Nie będzie, nie było, bo po prostu już. Teraz jest już po targach, o, tak powiem. Po ptokach. Kurna, dziot. Żebym pojechał. No. Kamienie też ludzie zbierają, nam powiem. Dzisiaj jest chyba 20 stopni aż na plusie. Oczywiście. Nie na minusie, żeby ktoś nie pomylił. Ale nie no, tutaj w tym TX ładnie tu zbiornik leci. Takiej dziwnej budowy trochę jest ten komin, tak tutaj wygląda. Tak z przodu, przód mocno wysunięty, tak ośka ta przednia jest chyba za bardzo z tyłu trochę. Ta. Kurde, że ten przyczepę tu odpił się skulnie to, a nie, klin tu postawił, widzę. Tyłu i z przodu ładnie, kurna, dziot. Już myślałem, że nie położyłeś. Nawet nie pamiętam. A może. Zapasówka do New Hollanda widzę założona, ale inny kolor felgi. No do tej przyczepy tak średnio pasuje ta zapasówka. W sumie do Forsheeta też pasowałaby zapasówka ta na tył. No, ale plon dobry, jak tu na pole 3 hektary, no to kurde, sypie tej kukurydzy. 3 hektary, a z hektara może nasypie 18 ton. A w realu ile sypało? Po 14 chyba, nie? Tak. 12, 14. Zależy jaka klasa ziemi. No, ale taki przeciętny chyba plon to było tyle. Dobra, ja wjeżdżam teraz nowy przejazd, bo kurde dojechałem do supa i mi kurde zabrakło zbiornika. Ale na szczęście jakoś mi się udało obrócić. No, ogólnie ludzie dzisiaj takie krajobrazy miałem zaszczyt podziwiać. Jak jechałem w tym rajdzie właśnie rowerowym, jechaliśmy taką drogą boczną, można powiedzieć, tam z 6 km myślę, że było. I 4 km od je. A zresztą to nie będę tego mówił. I normalnie wszędzie pola tak po 100. Od 50 do 100 hektarów w kawałku były non-stop, nie? Mówię, kurde, ale ładny widok, nie? I wszystko ładnie ze ścieżkami, to tak fajnie to wyglądało, że. Mówię, mam.
Musicie mi uwierzyć na słowo, bo nic nie nagrałem. Właśnie, Ginegasi, muszę ten kamerę oddać. No, ogólnie dzisiaj odcinek raczej będzie wyrenderowany za pomocą właśnie programu, jakim jest Sony Vegas. Jeszcze nie wiem jakiej edycji, jakiej, tak powiem, wersji, bo zobaczymy, jakiego mi się uda pobrać po prostu. Uda mi się tam wygooglować go, no i się zobaczy, nie? Ale na Dobra, pewno. jadę do ciebie. Ale na pewno na Vegasa będę przechodził. Bo w Camtasia, jak teraz robię filmiki rolnicze, to muszę przekształcać za pomocą Mirara, muszę przekształcać, wiecie, format, a to traci na jakości wtedy film, a w tym. Ale przecież telefon ci nagrywa w Nie. MP4 chyba, nie? Nie. Wszystkie w tym. Tak samo jak twoja kamera, tak samo jak aparat w tym. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Coś chyba ze Speed, coś tam. No. Speed coś tam, ta o matko Jo, cię Speed jadę, test. dobra, w drogę nie trafiłem. Kurde, ja tu. Ale ładny ten w środku ma ten New Holland. Boże, tu się wjebu. Sypniem się? Nie Na no. tamtą przyczepę. Weź się podepnij pod tamtą, a tą mi postaw tam na środku pola, tam, gdzie się przez środek przeciąłem. Jo. No, widzę ja. No i będziesz miał już kurde prawie pełną, więc możesz chyba se targać prawie pełną, nie? Czy do pełna ci naciąć? Bo To nie wiem. pełna, bo kurde tam. Dobra, wiem gdzie. Pół pełna to nie jest pełna. Ja pierdolę, Miki, weź ty realnie jeździ, bo ja patrzałem na ciebie. No realnie jeżdżę, to po co na nie patrzysz? Motowidła zaraz będę musiał montować do tego headeru, jak tak będziesz jeździł po tych kukurydzach. O Boże, tam jest Dyszel, zapomniałem. O! No i ten tour, to wszystko mówi, to dzisiaj pod wpływem przyszedłeś dzisiaj na... O! Ej, Ginaj, my tu hamulce robili przecież w 80. No chyba nie. Chyba nie. W tamtej nie było. I w tej drugiej 80. Ale ładne, ładny, ładny zestawik. Widzicie, kurde, nasze 85A. Znane również kiedyś jako 1014. Jo, wisiał. Czekaj, ja A sobie jakie ma zdjęcie. trąbitko? Normalne. Ale takie. Takie Co da tu. się takie? Dobra, do pana grafika pójdzie w chuj zdjęć. Ale i tak na pewno nie więcej jak z orki mu z nawozów mu wysłałem. Z nawozów mu wysłałem 20 zdjęć, mówię, masz se wybierz jakieś ładne i zrób miniaturkę. Ej, mamy 70%. No to co, ja ci poradzę, nie naszczam ci tam do niej. Tri. No zaraz, tutaj se wjadę. O kurde, czuję. 12 ton. Czuję. To tam niezłe czucie. W sumie UE otworzę i se pojeżdżaj koło mnie. A, suba ktoś dał, dzięki za subika. O kurde. Bo mam przecież w tle odpaloną tę, bo mam odpaloną tą drugą zakładkę przecież, nie? Od live'ów i dźwięk został. To A nie, kto znaczy. dał? Kto dał? No nie wiem, no przecież nie będzie widać, bo mam inną Dobra, zakładkę. ale sprawdź. No już za późno, na pewno znikło. Już pełny jesteś. Nie. Dobra, chuj. Ile masz procent teraz? 90. Dobra, jedź. Kurde, jeszcze to nawet wymieściła się. Nie, jadę z rurą otwartą. Ale no. A, kurde, widzisz, pan co robi. Tak, Ginek, wybija nad kierownicą w jak ty prawo, jeździsz, to lewo. ja nie mam pytań, No nie? szyb tam, a nie. Ja nie mam pytań normalnie. Co ty wyczyniasz dzisiaj? Dobra. O, Starczy ci już. teraz mogę jechać. Jezu, ale weź ty realnie jedź, bo kurde, Realnie jeżdżę, ludzie realnie jedę. nie będą chcieli oglądać. Wyzwijcie Mikołaja w komentarzu. Tak, wyzywajcie. Będę Napiszcie. przypinał wam serduszka. Napiszcie, Mikołaj, masz poprawę jazdy. Po? I wyślijcie ten, i nagrajcie sobie to, i wyślijcie do ten państwowej komendy policji w Warszawie. No mówię, Okej. wyślijcie, żeby go nie dopuścili, no bo on chce z prawo jazdy już zdawać na ciągnik. To jest gra, Michał. To jest gra, no ale po to są drogi, żeby po nich jeździć, nie? A nie tam kurwa sąsiadowi, złodziejowi po polu. Sąsiad złodziej, to można mu jeździć, tak? No nie, bo on ma deski. A po to jest ciągnik do jeżdżenia po polu. Dzisiaj kurwa, ale nietransportowy taki.
O, transportowy. Tam taki transportowy wyglądasz. A, ja wiem, kto to jest, chyba taka koleżanka moja. Zobaczę zaraz na tym, na Gmailu. Bo na dzwonku nie przychodzą wszystkie. Na Gmaila przychodzą. Na Gmaila, jak to by tam powiedziała Ale jedna. mi przyczepę gościu ładną zarąbał. Tak Bo jeździ. wjeżdżałem do domu, nie? A ten rozpędzony jak dzik sosnę. Jak tak jeździsz, to się nie dziw. Ale wyhamował. No Uważaj. jak mam lagi, to co mam zrobić? Wyłącz internet w Miki telefonie. ma lagi, Miki ma lagi. Wyzwijcie go w komentarzach, kup sobie internet. Bo chyba ty. No ty! Mnie nie obrażaj! Ty. No ty! Żydzie. Chuj uch, tu i garbaty. Ze złodziej. Ale ładny ten New Holandik jest na światełkach, kurwa. Kurwa, kiedyś to było. To ty sobie też kup jakieś latarki, to może też będziesz ładniejszy. Uważaj. Nie no, ledy. Ledy, żeby od razu był. Halogeny tam, kurwa. Jo, na pełnej. No, to zaraz ci przyczepę kolejną już na muce i będzie jechane dalej. No, a ty mi chciałeś jeszcze dać jakąś robotę. No, a jak? Jakbyś po dwie miał odciągać, no to ten. Albo jakbyś podstawił tą jedną dużą, co stoi pod szesnastką. To ta. Serio? To byś mógł sobie tutaj śmiało gruberować czy coś. Dobra. Ta, ja bym tu już siał, nie? Ja bym tu już siał. Szczelił powietrzem New Holland na pełnej. Kurde. A tu słup wielki, taki rozklapicha na pół metra. Jakieś kamienie poodkładane. O chuj, kurczę felek na czasie. Dobra, otwieramy UE zaraz. No i na pewno będziesz przyczepę musiał przytargać jeszcze. Ta. Bo ta będzie pełna i jeszcze może będzie jeden zbiornik. Ale nie no, kurde, ładne tutaj maszynki działają na tych naszych gospodarach. Ale żniwa, jak kukurydza niby lepiej sypie, a żniwa się nie możemy wyrobić tam tymi dwoma przyczepkami, nie? No. Ale będzie trzeba chyba dokupić coś jeszcze. Jak na dwa kombajny wpadniemy w żniwa, to zaś ten, dwa ciągniki to będą średnio tak starczały z przyczepami, chyba że dokupimy jakąś pod tą kronkę, ale to by było samobójstwo jechać taką wielką. Którą kronkę? A jakbyśmy, a na się kronkę, to jest meliera tamta, nie? Tak jakbyśmy dwie takie spieli, to samobójstwo jest ujechać takim Ursusem. Dlaczego? Chyba pocisk jak chuj by szedł. Ue, już szło jak, aż by wszystko gwizdało. Wiesz Jakby jakie... cię ludzie na drodze szanowali? Wiesz jakie ja mam małe auto do przewozu pomidorów i ogórków? To małe. No. No to... To ten. To kiedyś było tam 6 ton ogórka. O chujde. No, to był pocisk. No, taki pocisk on teraz nawet wygląda. Ale nie, naprawdę, to musiałeś ten. Jak miałeś rondo w Głuchowie, nie? I to masz fotoradar tam od strony Kalisza, nie? No. To ojciec już na luz rzucał ten przy fotoradarze. O matko. No ci mówię, bez kitu. Pamiętam. Bo załadowane było po samą windę. O Boże. Bo mówi, ale tam trochę ogórka będzie, to tam pojedziemy z tym mniejszym autem, a nie tym dużym autem. Mówię, dobra, nie? Pojechaliśmy, a okazało się, że jeden ogrodnik przywiózł sam chyba 4 tony. O Boże. Z czego ten ogrodnik przywiózł na dwa busy. A my nie tylko od niego wtedy braliśmy. O, zajechał tutaj. To dawaj pod rurę może, co? Ta? No to dobra. No. Tak, będę ściągnę dwie i tak. No. Kurde, akurat sup będzie. To chuj, to za supem. Bo teraz nie zdążysz nawrócić już przed. No i Mikołaj, co ty tam za ciągniki dzisiaj widziałeś? Opowiadaj. Prawie żadne, bo mi ja tam ciągniki ten, ciągnik wybrania nie oglądałem. Fendt był, mały 300. Fend był? Bo to lol. No, z Pewnie. turem, zetory były, A zatory to zawsze ZF4 są. kubotki były. I tyle ciągników. A I kuboty. halterka była. A kuboty pokazy robili, czy nie? Nie wiem, nie byłem tam z tyłu. Nie miałem czasu. Ha, i tylko tyle z ciągników było? No, nie było tyle ciągników. No i tam wiesz, 30 była i takie tam 28 i tam taki R9 taki ciągnik. A case'ów nie było żadnych? Nie. To ty go dasz. Zawsze Ja są. nie widziałem po prostu. Zawsze były case'y. Bo przecież tu w Oszukuj rejonie. się. Wiem, tylko to się nie ten.
Przecież w rejonie to my mamy dwóch hot case'ów. W Kotlinie i w Jarocinie przecież są. Ale coś słabo ten, słabe wejścia hydrauliczne są na header, widzisz? Jak się wolno składa? O Boże. Ale ładne zdjątko. Dobra, ludzie, no to co? Wykosili im to całe pole, jak widzicie. A No. to krótki ten odcinek chyba, nie? 20 minut chyba. No i A. co? I będziemy lecieć, no i trzymajcie się, cześć. Cześć.